filmik o kominiarzu. Czarno na biały, czyli kominiarz na nartach. W Anglii czy gdzieś zrobili próby kaw, nie? Dali każdemu tam... I najlepsza była ta z Biedronki. I najlepsza była ta od tych srających lisów, nie? No i magazyn. No i na koniec powiedzieli, co to za kawa, nie? To dwie czy trzy osoby babia puściły. No, tak podejrzewałem, że się zabiegają. No ale wiesz, to jest... Bajer jest taki, że lis nie trawi kawy. Jak on zjada całe ziarenko i całe lysra, nie? No i tylko, że ta kupa tak ładnie jest owinięta. To te małe, bo to jest... Oni potem nożem to... To jest w Tajlandii robione i te małe dzieci tymi nożykami opierdalają te każde ziarenko, nie? Od gówna. Tak. Mówi, dzisiaj mam 6 ziarenek. No. Pięset, proszę. Mówi... Nie, ta reszta to jest okej. Okay. Tak, nie bali już. To nie bali gówne, już mniej gówne bali. Mówię, weź z tej kreski jeszcze wydłuż. Ale piłeś ją czy nie w końcu tą kawę? Nie, nie otworzyłem, nie mam odwagi. Ale ona jest dystylowana, umyta. Ona jest. Ale jakbyś chciał, to na przykład skobiniosz, mógłby ci kurde ten wiatrowy jeszcze tam walić w tym momencie. Ale to by było wtedy... Aromat, żeby taki. Kawa gazowana. Kawa gazowana, aromatyzowana. O, wiatropylna. Bądź kurde z wariatami na urlopie. Co życie z wariatami, jak to będzie normalny? Jak normalny? A po co chcesz być normalny? Normalnych ludzi wiesz. Wiesz, to nie ma szans w ogóle, nie ma szans. Wiesz, Adam, ale... wiesz, ja ci powiem tak, że do kominu normalny człowiek nie wejdzie. No pewnie, no więcej powiem. No. Znasz kogoś normalnego, kto by grzebał, nie, ale grzebał w czarnej dziurze? No. Tam tylko palec włożyć, zaraz wyciągasz. Nie, także spokojnie, Adam, no to już proszę jakby zboczenie zawodowe, nie? Ty, wszyscy tak na mnie, zamknij się. Ja mówię, kurwa, jak zamknij się, jak nie będziemy prawdy sobie mówić, co, kto, jak jest, tylko... To drugi medal dostanie. Za prawdopodobną. I ten, ty. Ledwo się zaczęło to zebranie, nie? Już się skończyło. Nagle Masiaka nie ma. Medal wziął i spierdolił. Nie było, bo nie chciał robić świąt. A każdy mówi, po co żeś się odzywał, po co? Ja mówię, kurwa, nie świnia. Może by postawił flaszkę. No właśnie. Ale to by... A ilu was tam wtedy było tak mniej więcej? 40. To dwie flaszki. To dwie. 40. I wy jesteście na czółku i na ulicę razem? Czy jeszcze Czersk? Pomorze. Jak Pomorze? To jeszcze, no to jest... Gdańska, nie, jeszcze im tak Pomorze, Andrzej. No, im tak Pomorze. A gdzie to było? W Słupsku? To było Bytowie. A gdzie? To było ogólnopolski zjazd kominiarzy, nie? Nas było, z naszej korporacji nas było 40, a z całej Polski nie wiem. To nie Bytowie takie rzeczy. Zamku. No, część oficjalna, zawody od razu. Część oficjalna. A się tam spali też? Była na zamku, a w Bismarku żeśmy spali. A w Bismarku, no, znam Bismarck. Wtedy tam była impreza i... I dyskoteka, i balenie, kurde. Do drzwi, otwór drzwi. Najlepszy motyw był tak, siedzimy. Wiesz, ci niektórzy kominiarze z żonami przyjechali, nie? No, ale czy imi, ej, a nie z... Czy imi? Nie wiem, to nie ważne. Kurwa, jak ze swoją żoną jechać na zjazd kominiarzy. Drzewo do lasu, nie? No. I tak siedzimy, taki jeden gościu ze Słupska był, ale wiracha jak szatan, sam był, nie? No, to jak się, wiracha to na mnie. I tego, mówi, chłopaki, coś by trzeba było załatwić, nie? Mówi, ja zorganizuję. Poszedł do bufetowej tego, no nie ma problemu, nie? No i tak siedzimy, sobie popijamy, nie? No i bufetowa go woła, on poleciał do tej bufetowej, dobra, okej, okay, nie? Tak, co, budkę załatwiał? Co? Nie. Nie, to ja. Nie bufetowa, tylko ta co przy recepcji siedzi. No. Recepcjonistka. Recepcjonistka go woła, nie? On poleciał. Taksówka przyjechała. 12 zł kosztuje z Bytowa. Przywiezienie. Nie wiem. I tego, dobra. No i on poleciał, dobra. My całą siedzimy go. Siedzimy przy tym stole. Przyszedł na środek sali. Chłopaki, chodźcie, kurwy, już są. Wiem. Ty.
wszyscy tak jeden na drugi. Ze Słupska przywieźli. A ja nie wiem skąd. Ja wiem, ale ja wiem. Ja wiem skąd przywieźli. Kurwa, nie, z Alfonsem byłeś? 120 zł się zapłaciło. Ja nie wiem, nikt nie poszedł. To co wy kurwa tam robicie? Czy ja wiem, to... I co? I on musiał zapłacić za kurs powrotny. I za godzinę przynajmniej, bo zmarnowany czas. No tak. Nie Adam, ale Andrzej wie przecież nie, bo wiesz, tylko on wie o Gusiaka. Nagram swój nos czerwony. Nie wszystkie są spalony ryj. Ja dziś założyłem sobie 50. Także raczej się chyba już nie spalę mocno. 50? No. 50 to tak jakbyś się, nie wiem, folią okrył, nie? No, taka gęsta normalnie jak. Andrzej! Panie premierze, jak żyć? Co robić z sadzą? Co robić z sadzą? Jak żyć, panie premierze? Panie premierze, co robić z sadzą? Zajebane jest. I nawet pisnu. Na Światową Organizację Kominiarzy nie ma co robić z sadzą. My nie znamy odpowiedzi. Trzeba ten temat poruszyć na Światowej Organizacji Kominiarzy. Albo dzisiaj przy stole. Tak. Organizacja kominiarzy. Jaka? Hit kurwa roku. No warto mieć czasem pojechać, na to się człowiek czegoś dowie, nie? Ja nawet nie wiedział, kurde. Dobra.